Witajcie. Kolejny temat to współczesne problemy Ukrainy. Temat szczególnie aktualny w kontekście tego, co dzieje się za granicą naszego wschodniego sąsiada, yy, gdzie mamy sytuację związaną z agresją rosyjską na Ukrainę, którą to władze rosyjskie nazywają specjalną operacją wojskową. Omówimy sobie oczywiście także całe tło, kontekst polityczny, jak doszło do tego, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie. Na, na początek informacje podstawowe, warunki naturalne Ukrainy, cechy środowiska przyrodniczego Ukrainy, surowce mineralne Ukrainy. Spojrzymy także na mapę Ukrainy, Ukrainy. Informacje wstępne. Ukraina to sąsiad graniczący od wschodu z Polską, podobnie jak Litwa i Białoruś. Yy, państwo to powstało w 1991 roku w wyniku odłączenia się od Związku Radzieckiego. Jest to największe obszarowo państwo. W Europie ponad 600 tysięcy km2 powierzchni, czyli praktycznie dwa razy większa od Polski. Liczba ludności to wynosi około 45 milionów i z wiadomych względów niestety się zmniejsza. Stolica to miasto Kijów. Ukształtowanie terenu, warunki naturalne. Dużą część Ukrainy stanowią niziny na Południowym zachodzie znajduje się niewielki obszar Karpat, tak tzw. Karpaty Ukraińskie. I tutaj właśnie widzimy na tej mapce cały łańcuch Karpat, a w tym miejscu widzimy tutaj ten fragment tak zwanych Karpat ukraińskich. Warto zwrócić uwagę na Karpacki rezerwat biosfery na Ukrainie, gdzie możemy podziwiać również wspaniałe krajobrazy. Występują tu także wyżyny, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że Ukraina posiada dostęp do Morza Czarnego. I tutaj widzimy właśnie. Góry krymskie z widokiem na Morze Czarne. Klimat Ukrainy to określany jest jako umiarkowany kontynentalny, ciepły. Jest to klimat bardziej suchy niż w Polsce, bardziej upalne lata, mroźne zimy. W Polsce, przypomnę, mamy klimat umiarkowany, ciepły, przejściowy. Duże obszary łąk, no i oczywiście żyzne gleby. Czarnoziemy, największe obszary czarnoziemów w Europie. Są to gleby najlepsze do uprawy rolnictwa, posiadające największy poziom próchnicy spośród wszystkich gleb. Próchnica ma czarny kolor, wobec czego, nawet patrząc na te gleby, są one czarne. Bardzo żyzne gleby. Rośliny praktycznie. Nie potrzebują nawożenia. Ukraina także posiada dużo surowców mineralnych, takich jak węgiel kamienny, rudy żelaza, rudy manganu, ropę naftową, gaz ziemny. Znakomite surowce do rozwoju przemysłu dużo paliw kopalnych. Tak? Yy... Także Ukraina ze względu na dostęp do Morza Czarnego posiada znakomite warunki do rozwoju turystyki. Ukraina w swoim podziale administracyjnym podzielona jest na obwody. W Polsce mamy województwa, w Niemczech są landy, w, na Ukrainie są. Obwody. I tutaj warto zwrócić uwagę naszą na dwa wschodnie obwody Ukrainy, czyli obwód Ługański z miastem Ługańsk i Doniecki z miastem Donieck, gdzie w zasadzie zaczęły się bardzo długo trwające walki w tym konflikcie. Rosyjsko-ukraińskim. Dlaczego w zasadzie na Ukrainie mamy kryzys? Yy, problemy polityczne na yy, duży wpływ Rosji prorosyjscy politycy, którzy chcieliby Ukraina była pod dużym wpływem Rosji, inni politycy proeuropejscy chcieliby Ukraina współpracowała z Unią Europejską i chcieli po prostu włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej, czy także przystąpienia do NATO. Oczywiście takie działania jak przystąpienie do NATO Ukrainy, czy Wstąpienie do Unii Europejskiej bardzo nie podobają się Rosji. W latach 2004-2005, w wyniku fałszowania wyborów na Ukrainie, doszło do tak zwanej pomarańczowej rewolucji, co doprowadziło do kolejnych wyborów. Tutaj widzimy właśnie tą pomarańczową rewolucję na Ukrainie. Około 10 lat później, w 2014 roku, doszło na Ukrainie do słynnego Majdanu. Były to potężne protesty. Zamieszkująca Ukrai Półwysep Krymski ludność prorosyjska nie chciała, aby usunąć z Ukrainy prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. No ostatecznie został on odsunięty i uciekł do Rosji. To sprawiło, że wojsko rosyjskie no, wkroczyło na Krym i zajęło Krym. Doszło do tak zwanej aneksji Krymu, czyli przejęcia Krymu przez Rosję. Podobna sytuacja miała miejsce w obwodzie ługańskim i donieckim. Na wschodzie Ukrainy. Ludzie ogłaszali tam samozwańcze republiki prorosyjskie. Chcieli się oddzielić od Ukrainy. No, oczywiście, prowadzone są tam, prowadzone były od właśnie, właśnie od tego roku, nawet wcześniej, działania wojenne. Oczywiście te ciągłe zatargi z Rosją powodują osłabienie we wszystkich płaszczyznach Ukrainy, głównie osłabienie rozwoju gospodarczego. W czasie wojny cała uwaga jest skupiona bardziej na działaniach wojennych, aniżeli na gospodarce. Rolnictwo, oczywiście, także się słabiej rozwija. Ludzie nie mają pieniędzy na zakup maszyn. Pól, gleby, wprawdzie są bardzo żyzne, ale no nie ma kto ich skutecznie uprawiać i na nich gospodarować. Problemy z eksportem produktów rolnych yy, oczywiście istnieją. Zablokowane porty uniemożliwiają eksport na przykład zboża. Yy, no prowadzi to do załamania całkowitego i rolnictwa, gospodarki czy usług na Ukrainę, nie, czyli po prostu wszystkich sektorów gospodarki. Szkoda, ponieważ no, Ukraina ma bardzo duży potencjał do rozwoju rolnictwa czy także przemysłu. Świetne warunki naturalne. Tutaj zdjęcie przedstawiające walki w Doniecku na Ukrainę. Yy... Turystyka oczywiście także będzie podupadać, ponieważ nikt nie chce jeździć do kraju, gdzie jest niestabilna sytuacja i wojna. No, w wyniku wojny należy powiedzieć, że następuje kryzys demograficzny, ludzie nie chcą mieć również więcej dzieci, więcej ludzi także umiera z powodu ograniczonego dostępu do służby zdrowia, y śmiertelność wzrasta. Ludzie z Ukrainy wyjeżdżają również już od wielu lat y na zachód, głównie y właśnie do pracy i y głównie do Polski, ale również. Do Europy Zachodniej w Polsce no, mamy coraz więcej, właśnie, emigrantów z Ukrainy. No, ludzie chcą po prostu lepiej żyć i poprawić swoją jakość życia. Mapka przedstawiająca Ukrainę. Półwysep Krymski i oczywiście państwa sąsiadujące na chwilę obecną z Ukrainą. Także tutaj mamy Mołdawię od strony zachodniej, Rumunię, Polskę, Słowację, Węgry. Dziękuję Państwu za uwagę.